Witam Was, jestem Repus, a to jest kolejny oraz prawdopodobnie ostatni lub ewentualnie przedostatni odcinek z Hearts of Iron 4 na modzie Kaiserreich jako Socjalistyczna 4 Republika Włoch. Ogarnąłem już troszkę to wszystko, czy chyba pokazywałem to w poprzednim odcinku, jak to ogarnąłem, że mniej więcej tak to zrobiłem pokój i tak dalej, to potransferowałem prowincję. No i teraz mało info, co się dzieje. Jak widzicie, znacznie się zwiększyła nasza armia, gdyż manpower nam skoczył znacznie w górę. Co prawda, mamy tylko... Czekajcie, gdzie to jest liczba ludności napisana? 57 milionów, no w sumie dosyć dużo. No jeżeli chodzi o ludność. I mamy tutaj 20% poboru ludności. To chcę to jak najszybciej zmniejszyć, ponieważ manpower nam nie spadnie. A jednocześnie tylko stracimy te minusy. Więc będę starał się to jak najszybciej zrobić. Nie mogę tego na razie zrobić, no bo widzicie, jedynie gdzie mogę zmniejszyć to do 2,5%, ale do 5% nie mogę zmniejszyć. Dobrze, ale teraz może coś się wydarzyło, bo troszkę czasu minęło i tak dalej, i tak dalej. Już zrobiłem cel narodowy na Rosję. Tutaj Rosja cały czas z Japonią się męczy. Nie może tutaj wbić się do nich na wyspę, a Japonia także nie ma co na razie o odwecie myśleć. Na razie trzeba podkreślić. W ogóle Qing się zbije z Republic of China, więc to jest ciekawe. Ta wojna w ogóle głównie polega na wyżynaniu się nawzajem. 800 tysięcy, dwa ponad miliony i tylko tyle przeszli. Ale my właśnie mamy zamiar zająć się teraz Rosją i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, jak tutaj przygotowałem front, od razu powiem. Tutaj marszałka z pięcioma pełnymi armiami przygotowałem po prostu na front rosyjski. Tutaj posiadamy generała z 12 dywizjami, który właśnie tutaj jeszcze się w sumie nie ustawił do końca, ale oni się tutaj przyjdą. Może nawet przebije się przez cieśninę na początek. Dałem tego generała i po prostu ma tutaj na razie stać i trzymać ten Krym, żebyśmy później ewentualnie z odwetem poszli. Ponieważ głównym moim celem jest na razie Konstantynopol. Przygotowałem tutaj już 12 dywizji desantowych. Również stoją 24 dywizje, żeby wsparły walkę w Konstantynopolu, gdyż z serii Francją nauczyłem się, że często same dywizje desantowe nie są w stanie po prostu ogarnąć tego, żeby wybronić się przed kontratakiem wroga. Co do morza, mam dostęp przez cieśninę w ogóle, ponieważ mam przemarsz przez Rosję, od Rosjan zagwarantowany i pozwoliłem sobie tym samym przesłać tutaj trochę okrętów. Liczę, że one starczą, szczególnie, że jeszcze powierzchnie sobie pomagam. Więc mam nadzieję, że to starczy. Jak nie, to shit happens, to zaraz po prostu te, które tutaj pomagają, wspomogą jak tylko samą cieśninę zajmę. Tutaj mam przygotowane część dywizji do ataku przez... nie wiem, jak te tereny nazwać. No, na Izrael, na Żydów. Tutaj mam natomiast przygotowane kilka dywizji, żeby... No, najważniejszy mój cel tymi dywizjami będzie po prostu odciąć ich zaopatrzenie, żeby te dywizje zniknęły. A tym jest, żebym Arabów tutaj podbił. W ogóle Araby mają dosyć dużo terenów, po których mogą się niestety poruszać. A tutaj natomiast mam tylko trzy dywizje, żeby one na razie trzymały front. Tu natomiast mam więcej dywizji, żeby przepchnąć do Maskatu, który jest neutralny, więc tutaj będzie koniec frontu. Tu wysłałem dywizje, żeby kryły na razie te tereny, żeby jak najbardziej ich odciągnąć od frontu, a możliwe, że nawet poszerzyć ten front i zająć jakąś ropę, na przykład w Bagdadzie. To byłoby bardzo miłe. Właśnie tu jest ofensywa, czy o czymś zapomniałem? Czy tak tylko się upewnię? To są te dywizje, to mówiłem o nich, o tym też mówiłem, o tym też mówiłem, o tym też mówiłem. Może na szablony spójrzmy sobie, bo ogólnie dostałem bardzo dużo zaopatrzenia po zakończeniu wojny. I to jest to świetne, że miałem tutaj 200 koła nagle, no i manpower oczywiście, który skoczył po Unify Italii, gdzie dostałem kory na całe Włochy. To tym bardziej było jeszcze piękniej. No i dzięki temu mogę zrobić ponad w sumie, tak widzicie, 229 dywizji mam teraz. Mam prawie tyle co Francja, ale mam dużo więcej manpowera, co jest na moją korzyść. Co prawda ekonomia jest trochę gorsza, ale marynarka jest lepsza. O, tym się mogę pochwalić. Jeszcze Union of Britain ma 100 dywizji tylko. Och, serio? Iberian Federation. A w sumie jak potracili podczas wojny manpower, no to się nie dziwię. Co tam jeszcze takiego? A, co ciekawe, Cypr, który był w pewnym momencie moim przedupasem, bo zająłem Cypr w pokoju chyba z Kaiserkiem i był moim przedupasem, to teraz jest ponownie moim przedupasem, myślałem, że jest francuskim, chciałem tutaj czymś zaskoczyć. Dobra, nieważne.
No i tak, jest tutaj sojusz rosyjski, który wygląda tak, tutaj na zielono i na niebiesko widzicie. Dlatego tym trzeba się zająć. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Nie, wygląda na to, że nie. Mogę chyba się zająć już wojną. W ogóle Iron Guard Romania robi claima na Transylwanii, więc niedługo będzie pewnie wojna jeszcze z nimi. Wypowiadamy wojnę, wzywamy sojuszników. Cyk. I desant od razu. Tutaj desant. Tu ofensywa, bo chciałbym od razu jak najszybciej ich tutaj przepchnąć w tym miejscu. Samoloty mogłem podesłać. Zrobiłem takie lotnisko, a samolotów nie podesłałem, które by mnie wsparły. Dobra, to tyle powinno starczyć. Jakieś bombry by też się przydały. Bombry choć tutaj. 200 też może być. A wyślę na Arabię. Cyk, 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 cyk. I niszczymy tak. Dobra, w sumie samoloty płynie podeszły tutaj jeszcze, jak skończę Arabię. Więc mamy tą wojnę. Czy jeszcze o czymś mogłem tutaj zapomnieć? Co trzeba przygotować? Desant idzie. Czy ja coś kliknąłem teraz? Ustawiłem? Mam nadzieję, że nie. A tutaj chyba ich nie przepchnę, gdyż widać ich sporą ilość dywizji. Zobaczymy jak tutaj zaraz, tuż po rozpoczęciu wojny się to wszystko ogarnie. Spauzuję sobie, gdyż tak najlepiej będzie państwom dołączyć się do wojny. W ogóle widzę teraz duże zużycie procesora, więc mam nadzieję, że OBS dobrze nadal głos przechwytuje. O Jesus Christ, ale w sumie mogę wypowiedzieć tą wojnę przed odcinkiem i powiedzieć co się dzieje mniej więcej. Dobra, to może przejdźmy do tego jak będzie kolejna seria. Ponieważ część osób mogło nie słyszeć, co ja mówiłem w poprzednich odcinkach. Albo może nie, albo może zajmijmy się po prostu tym, co się dzieje tutaj na froncie. Czy walczą tutaj z tymi przytupasami francuskimi? I jeszcze nie. A jak coś odpalę front, żeby tutaj moje wojska działały. Russian State Tibet, Mongolian Hanat. Czy ja mogę to jakoś was wezwać? Join Arms. A nie, to jest moja, a to jest żebym ja dołączył do wojny. Czy tutaj jest jeszcze coś, Call Arms? Okej, okay, wzywają Francuzi swoich przytupasów. Ja na razie już nikogo nie mogę wezwać. Widzę, że Rosjanie tutaj nas atakują, no i im się to oczywiście nie uda. Liczę, że ja ich, liczę na to, że ja ich przepchnę sobie spokojnie. A właśnie, szablony chciałem pokazać. A poeksperymentowałem trochę z szablonami, ponieważ czemu nie? Tutaj co prawda to nie wygląda jakoś epicko, zwykły szablon, ale ten szablon już wygląda ciekawie. Co ja tutaj nawaliłem? Nie chciało mi się po prostu czekać, żeby robić kolejne dywizje pancerne, później się okazało, że produkcja jest całkiem wydajna i nie chce mi się czekać po prostu, aż ta produkcja się... żeby robić nowe dywizje do tego, to zwiększyłem sobie po prostu szablon. Więc tak, mam tutaj 6 motoryzacyjnych, 7-8 jednostek motoryzacyjnych, 6 motorized artillery, rocket artillery, a do czołgów zwykłych mam... Dobra, dobra, bo teraz nie widzę nawet szablonu. Muszę spauzować. Dalej, 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 no. Brawo, Hearts of Iron 4, brawo. To jest takie skomplikowane, żeby dołączyć państwo do wojny. A dywizji pancernych mam 5 w tym. A dywizji samobieżnej też mam 5. I jeszcze tutaj. Sprzęt wsparcia. Robi to w sumie 1000 soft ataku. 130 hard ataku, breakthrough ma prawie 500, defense też całkiem spory. Organizacja troszkę mała właśnie, ale wystarczająca. Gorzej by było jakbym atakował samymi właśnie takimi dywizjami, ale skoro mam piechotę to nie ma problemu. Czy Białoruś się dołączyła do wojny? Jeszcze nie, liczę, że Francuzi ich wezwą ostatecznie, ponieważ z Białorusi ma też ważny atak pójść. Spora część ataku. I czemu wy nie lecicie tutaj? Ale to nie mam pojęcia. Konwój escort. Czemu nie lecicie? No lecieć. 100% przygotowania, 12 marinesów. Już moja technologia na to pozwala. Robię w ogóle już... Nie, zrobiłem tą technologię. No to powinno być w stanie na Konstantynopol. Tutaj moje okręty przeważają również na Morzu Czarnym, bo pewnie większość okrętów rosyjskich jest już na morzu przy Japonii. Nie wiem w czym jest problem dokładnie. Czemu oni nie chcą się udać tam? Jak zrobię YOLO?
Nie, na Yolo też nie idą. Cała porąbana sytuacja. I to jest tak zbugowane, że oni chcą iść, jednocześnie nie lecą. Znaczy jak zrobię tak... edytuj. To obok polecą. I skasowałem. Skasowałem atak. To było genialne z mojej strony. No świetnie. Kocham cię, Hearts of Iron 4. Uwielbiam cię. Nie mogę nawet z tego portu już zrobić desantu. Co jest? Nie mam żadnego desantu. Oni tu nie widać żadnych desantów. Dobra. No niestety. Trzeba to zrobić na nowo. Nie, to się kompletnie... To się tutaj zbugowało. Ta gra... Jesus Christ. Dobra, wiecie co? A widzimy się za sekundę. Zrestartuję grę. Zapiszę ją. Zobaczę co... Czy coś się zmieni w tym momencie. Dobra, jestem z powrotem. Okazało się, że to nie jest w ogóle bug żaden. A tylko muszę zająć Gallipoli, żeby tutaj w ogóle być w stanie się desantować. Ewentualnie od tej strony jakoś gdzieś tutaj mógłbym też, ale właśnie to jest problem tej ciśniny. Że przez ciśniny nie mogę przejść, dopóki ja ich nie kontroluję. To jest wow, ciekawe. W ogóle teraz sobie uświadomiłem, czemu jako Francja mogłem się desantować w Konstantynopolu bezpośrednio. Bo w Gallipoli nie było ciśniny, więc tak mogłem spokojnie przepłynąć. Teraz jakieś ciśnienia kontrolowane przez Rosję nie mogę. Uświadomiłem sobie też jeden inny wielki błąd, który popełniłem i chcę go troszkę naprawić, jak tylko jestem w stanie. A dokładnie przecież miałem te wyspy tutaj, prawda? A mogłem z nich atakować Turcję, a tego nie zrobiłem. Nie wiem czemu dokładnie, ale teraz nie ma co się wspominać i tak dalej. Trzeba atakować Rosję od tej strony, jak to jest tylko możliwe. Liczę, że wsparcie powietrzne w ogóle nie daje rady. Chciałem powiedzieć, że wsparcie powietrzne nam pomoże, ale jak ja widzę, co się dzieje, to właśnie zmieniłem swój tok wypowiedzi i tak dalej. Tutaj bym dorzucił to chociaż jakieś 400 właśnie myśliwców, żeby wsparło jakichkolwiek. Mam dwójki, mam jeszcze jakieś, czy nie mam? Są. No to tak. A te 400 myśliwców jakieś bym podesłał. To już są bombery. Te resztki już mogę tutaj zebrać, żeby tutaj było jakoś to ogarnięte. 402. Zajebiście. Ora, to niech pójdą interval fightery tutaj. Cyk, cyk. I do 400 dobijamy. I wylecicie tutaj wspomagać powietrznie, żeby jakoś to chociaż poszło. Mieć nadzieję na to, że da radę. Moje samoloty jednak nie wspierają wroga, znaczy nie niszczą wroga, bo wróg ma przewagę powietrzną. A co teraz tutaj? Wrogowie, znaczy nasi przeprowadzają ofensywę i wojsko wroga poszło sobie w cholerę. A czy oni tutaj jesteście w tej wojnie? No jesteście. No to pani proszę atakować na pól tutaj pełny atak. I zobaczmy jak wygląda sytuacja tu. Ale zaatakujmy tu, w ten sposób, ale jedną dywizją pójdę tak. W ogóle skasuję właśnie ten front. I waszym celem będzie pójść tu. A wami się rozejdę po jednym w każdą prowincję. Gdyż nie sądzę, żeby nawet przeważyli na tyle liczebnie, by byli w stanie mnie odepchnąć, jakby będę miał tylko chociażby tą jedną dywizję. Tutaj mogę zmienić front. Na ten, na kółeczko. I mogę troszkę tutaj odepchnąć ich. To się oczywiście bardzo przyda. Więc tak, tu wyślę raz. 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 Czekajcie, jakoś porąbanie wysłałem. I ty, co tam stoi z tyłu. Tutaj. Dwie dywizje pójdą tu. Jedna w to miejsce, jedna tu, dwie tutaj. Po raz. I tu w sumie bym wysłał tak. Tu atak i tu atak. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na Bliski Wschód jakieś samoloty wysłałem? No nie, nie mam tutaj niestety zasięgu żadnego oraz lotniska, chociaż mogłem wybudować, co prawda. Zobaczymy, jak mi to ręcznie wyjdzie, gdyż no na razie komputerowi wolę tego nie poświęcać. Ale z tego powodu, że czuję, że to by wyszło tak, żeby wszyscy wyszli nagle z portu, wrogowie by tam weszli, nagle moi byliby bez zaopatrzenia i tyle by się skończyło z ataku. I to byłoby gorsze niż Gallipoli. A czy ta wyspa jeszcze należy do mnie? Tak, Socialist Republic of Italy. A to tak, na razie jeszcze też ręcznie tutaj polecę. Bo chciałbym tutaj jak najskuteczniej pozajmować terytoria jak najszybciej. A wy stoicie, to pójdźcie na Izmir bezpośrednio i zobaczymy, co z tego na razie wyjdzie. A tutaj właśnie mogę to zmniejszyć na 5%, przez co manpower mi nie spada, ale natomiast znaczy on trochę spada, ale w wyniku bitew akurat. Ale natomiast czemu wy tutaj, czemu jest no division? XD. Ogólnie też bym, kurde, kobieta nie mogła się decydować, co robić. Robimy tak, żeby tutaj poszerzyć ten atak. A ten wrogowie się nagle pojawili. Okazało się, że są. Ale nas nie było. I wrogowie takie wytyfy, to musi być pułapka. A tu nie, to po prostu kobieta dowodziła armią. Idziemy tak. Hyc, pójdźmy tu. Tutaj. Trochę na razie odpuszczę niektóre linie frontu, ale liczę. Zależy mi po prostu jak na najszybszym zajęciu Turcji. O, wróg się pojawił, no to pójdźmy tak i tutaj wspomóżmy na przykład dywizja do ataku, bo możliwe, że idzie gdzieś tu. Nie wiem, czy on gdzieś szedł, czy po prostu stał. To jest Argentyna? Flagę ma argentyńską, chyba że Turcy zmienili flagę, nie. No nie. Jak tutaj, przepchnęli się? Tak, dokładnie, teraz stoją. Bez zaopatrzenia niestety. Olercia? Ale wiem, jak to naprawić. A wysimy to tak. No nie, nie. Muszę teraz to szukać spośród miliona różnych samolotów, zamiast żeby była możliwa jakaś wyszukiwarka. Okej, okay, sorry, no ale muszę tutaj na razie chociaż wystawić te samoloty, by dać je do prowincji, gdzie jest lotniska, na przykład tutaj. Get wounded. Okej, okay, to lecimy tu. A my natomiast lecimy od tej strony, od strony lądu. Czyli tutaj zaraz lotnisko zajmę, bo oni właśnie chyba stali w takim ważnym miejscu strategicznym jak lotnisko. Zająć to miejsce. Co robią te dywizje? No nie odcięły na razie. No właśnie, w sumie też mógłbym też taki froncik dodać. Ale tu są odcięci wrogowie naszej Włoszczyzny. W sumie to się zgadza teraz, wrogowie Włoszczyzny. Tutaj wypadałoby ich ścisnąć jakoś. Jedną dywizją ich tutaj zatrzymać. To w sumie powinno mi się udać ich zaatakować. A tutaj oni nie mają dywizji, więc czemu nasi sojusznicy tam nie idą? Bo ja wiem, że mu nie idą, po prostu nie mam tam frontu i linii ataku i tak dalej, ale czemu sojusznicy nie idą, to nie mam żadnego pojęcia. Lećcie tam, żeby tutaj ogarnąć ten front. Death to suppression. W sumie anuluj to. I Konstantynopol. Zaraz zajmę Gallipoli, więc bicie do Konstantynopola powinno być możliwe. A dlatego właśnie coś kliknąłem, nie wiem co, ale okej, okay, niech już będzie. Świetnie wyskakujący event. Fightery bym dołożył, brakuje mi trochę stali. Algeria przestała wysyłać tyle stali, ile wysyłała wcześniej. Ale Austria natomiast może więcej mi wysłać. Ropa, komuna francuska nie wysyła, ale natomiast mam ropy, wystarczająco na to wygląda przynajmniej. Chyba, że mi jakąś stocznię zajęli czy coś i dlatego teraz ropy nie dostaję. A tutaj już są oni niszczeni w kotle.
Dobra, to jest jakoś ogarnięty front. Pójdźcie do Bagdadu. Rosjanie sobie stąd odejdą za jakiś czas, za 20 godzin. Ja też tutaj dywizją jeszcze wbiję. Dobra, nie poszli jednak. To zginął. Za swoją nieudolność, nawet w ucieczce. Pójdźcie tutaj, głównie dlatego, żeby zająć duże tereny. Żeby mieli problem później z obsadzeniem wojskiem tych terenów. Wejdźcie tutaj, wy zaatakujcie tutaj Rosjan. Jedna dywizja tu się wbija, druga tu. No jakoś to powinienem powiększyć teraz tą linię frontu. Tu zostali odcięci. Nie, nie udało się odciąć niestety. Dobra, zaraz tutaj jak to zajmę, to ich zjednoczę i pójdzie ten atak w to miejsce. I tak z trzech stron atak powinien zjednoczyć mi front arabski mniej więcej na tej linii. Turcy możliwe, że też padną do tego momentu. Coś w tym stylu na przykład bym zrobił, jednocześnie skupiając się ręcznie dywizjami, żeby zajęć całe tej Galipoli, by mogli spokojnie popłynąć do Konstantynopola. Mimo, że nie widzę... Ktoś zrzucił bombę atomową na tą wysepkę. Kto dokładnie? Jest tutaj napisane. Ach, nie ma napisane, kto to zrzucił. Jest rzut bomby atomowej. Chyba, że wy widzicie, jak to jest napisane, że ktoś rzucił, to możecie mi napisać chociażby, żebym wiedział później. Ale zrzucili tak prowizorycznie na ten Alland, żeby nastraszyć ruskich. Może być. Co do moich bomb atomowych, robię reaktory. Jednakże sama technologia się trochę czasu potrzebuje. Natomiast są wszystko, co potrzebne. Samoloty, samoloty strategiczne, czy bombowce strategiczne. I tak dalej, i tak dalej. A wy niestety nie sięgacie, czy jak odeślę ich tu. O właśnie, wy macie tutaj te zaopatrzenie dostarczać. Nie sięga. Dobra, teraz zwolnili nagle. Też pewnie jak przylecę, to będzie już za dużo. I liczę, że zaopatrzenie teraz starczy. Tak, dokładnie, zaopatrzenia starczyło. 3 tu i 3 tu, zobaczymy, chociaż częściowo i bym ich przepchnął chętnie. Ale tutaj się wbił, oni by mnie zaatakowali, kurczę, ale oni też mają dobre dywizje, na to wygląda. Wspomóżmy tutaj. Może damy radę, może nie. Ale tutaj się desantowali Francuzi. Czy tutaj już zajęliście? Tak, i tutaj jest jakiś kociołek. No, jakiś kociołek przynajmniej wyszedł. Taki plus. Wbijcie tutaj, to już jak to się ogarnie, to stworzę jeden front. Potato. Lecimy tutaj. Tu. Tutaj i to tymi bym wspomógł. Natomiast tymi bym podszedł w to miejsce. Oni tam cały czas atakują ruskich. Tu też mógłbym poszerzyć front dywizjami, tutaj też. Tu bym jeszcze tak wyrównał to, ale jest problem, bo brak dywizji. Wy zajmijcie proszę tereny. Troszkę ta gra już wolno leci, szczególnie, że mam zużycie procesora duże. No ale front tutaj się połączył, jeszcze jakbym zjednoczył spodbił tutaj całą Arabię. To było jeszcze przyjemniej. Nie ma co na razie się bawić przydzielanie tych pojedynczych fabryk. A czy tutaj moja flota została zniszczona ostatecznie lub uszkodzona wystarczająco? Pozwól na oddzielanie, tak. I w połowie zniszczeni, ponieważ trzeba było cały czas trzymać dominację na tym morzu. Okej, zajęli Galipoli. Czy wy jesteście teraz w stanie się w końcu zdesantować do kurwy nędzy? Nie, w ogóle nie macie ustawionego desantu.
No jest możliwy. Ale już to się gówno przyda. No chyba, żebym się w Bejrucie szybko desantował. Lecie tymi dwoma dywizjami, zajmijcie Edirn, tak, tutaj zróbcie kółko. I coś w tym stylu. A wami natomiast, no, świetnie się przydały te dywizje desantowe, wspaniale, wyśmienicie, ha ha ha. A teraz na Bejrut może bym spróbował chociaż, ponieważ to może się okazać, że troszkę czasu zajmie. A tak, jeżeli bym miał się desantować, to albo jeszcze tutaj gdzieś w tym Azowiu i tak dalej, albo... jakoś w Petrogradzie, ale nie wiem, czy jak tutaj wygląda z dominacją morską. O, Białoruś się rozrasta. Michel Moretti Falls Ill. Tutaj badania się zrobiły na okręty. Dreadnought organizacja, powiem, że dreadnoughtów nie mam, bo tutaj jest troszkę zrąbana. Zrąbane są te badania. Dobrze, jak tutaj się zjednoczyły te armie, to w końcu mogę... chyba zaryzykuję nawet po prostu, że tutaj będzie za dużo jednostek, ale żeby tutaj było lepsze ogarnięcie przeze mnie i przez kompa, no to jednak to będzie chyba Warfit według mnie. Takie coś. O dobrze, na które za dużo ich jest. Ora, na razie niech tak zostanie. Później to ogarnę, bo to już olać te minusy, co będą, czy tam brak plusów w sumie. Ona lepiej się potrenuje, przynajmniej tak mi się zdaje, chyba tak to działa. Zaatakuj ich tutaj, ty też. Ty w ogóle przejdź tu. Ora, jak tutaj nie ma żadnego wrogiego wojska, to pójdź sobie wzdłuż brzegu. Jakąś bazę morską albo zajęli, albo już posiadali moi. Jak to wygląda? Bagdad mamy, więc mamy jakąś ropę. Tu spróbuję atak przeprowadzić. The Secret Police to Rescue. Stabilność ładnie, znaczy nie stabilność, popularność partii mi ogólnie ładnie wzrosła. Co jest miłe, dla oka przynajmniej. A także dla pepeków, które wynikają z tej popularności partii. A mogę tutaj przepchnąć jeszcze? Na przykład jakby ta dywizja wsparła. Ładny fort, ładny front powstał tutaj na Bliskim Wschodzie, muszę przyznać. Tu oni tak podróżują i zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy oni mogą z Konstantynopola w ogóle wyjść, to nie byłoby dla mnie żadnym problemem. Ale się zatrzymali, więc jednak będzie bitwa. To wy podejdźcie tu, tu i tak zaatakujcie. Sami zostaniecie zaatakowani, tutaj w Edirn. Dzięki temu... a przynajmniej z dwóch frontów zaatakujecie, no też możliwe. Tak myślę, mogłem dać generała, Luigi Canali chociaż taki, który utracił jedną armię w wyniku połączenia ich w jedną za dużą armię pod dostępem kobiety. Jezus Maria, to tego nie ogarnie. I tutaj przejdziemy dalej przez cieśninę. Konstantynopol będzie zajęty, więc będę szczęśliwy, że wróci pod prawilne socjalistyczne ręce Konstantynopol, tak jak powinien być w ogóle. Może nie wróci, ale trafi po prostu, o tak. I tu bym tak zajął i od tyłu ich zaatakował, żeby połączyć front i zrobić już później tu ofensywę, zamiast na północ, tylko bardziej kompletnie na wschód bym ich zaatakował. Dzięki temu. Ile tutaj potrzebują jeszcze czasu? A no trochę, a to trochę to jeszcze zejdzie. Tutaj nie przepchnęli ich dalej. Natomiast zmusili do większego frontu i trzymania większej ilości dywizji. A tak poza tym Sewastopol dzięki temu trzymam. Okręty się naprawiają i właśnie chyba by wypadało po prostu wysłać je całkowicie do naprawy. Gdyż... no, beznadziejnie się trzymają. A przynajmniej tutaj wygrałem, Konstantynopol zajęty, więc w sumie powinienem być w stanie wysłać tam tą flotę. A jak wygląda... Japończycy coś robią teraz dzięki temu, że odciągnąłem Rosjan? Tutaj! Tu się przebijają, brawo Japończycy! Tu cały czas ofensywa trwa. Jak złączy tutaj ten front Arabii w ten sposób, to chyba skończy odcinek, gdyż to nie powinno być trudne, nie powinno być długie. Nie powinno być oczywiście niemożliwe.
No, patrz, właśnie powinno być dosyć łatwe, szczególnie jeżeli zajmę tutaj ich tę prowincję arabską. A rowery akurat powinny dosyć szybko się wbić. A już bardzo gorąco, no to bez kasku zaryzykują jazdy. Ciekawe, czy tak w wojsku by jeździli w kaskach. Mogą zginąć od pocisku, od wszystkiego, ale kask musi być. Tak, teraz, kurczę, no... kurczę, połącz się tą bursę, bo ja chciałbym... Oraz, zrobię coś takiego, wiecie co? Nie defensywno. I tu stójcie. A tu będę próbować cały czas atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardziej liczę już na front w południu, gdyż Turcy trochę się zatrzymali. Chyba rzeczywiście się zatrzymali, to całkiem poważnie. Ale mogę tutaj do marszałka ich na przykład dopisać. Tutaj też mogę ich dopisać, bo trochę armie się połączyły. No w sumie... Kurczę, no cały czas... Oni szybciej tutaj dosyłają wojsko, niż moje stanie zająć te prowincje. Ale zaraz jak front się zjednoczy rzeczywiście... To już tak na linii płaskiej, nie na takim wcięciu. No to linia, to ofensywa pójść ładnie. No i taka ciekawostka, Nepal cały czas jest w wojnie z całą komuną. Irlandia również, na którą nie mogą się desantować. Ale przynajmniej by się przydało, żeby desantowali się rzeczywiście marinesami. A nie jakimiś pierdołami. A tutaj ta ofensywa cały czas idzie. Jak wyglądają straty? Bo rosyjskie straty zawsze fajnie się ogląda. Ale to są straty również ze strony Japonii, więc pomijając te 3,5 miliona ludzi, to stracili 1 200 000, czym około 300 tysięcy, z czego ponad 800 koła moich. Natomiast ja straciłem no więcej, ale to akurat wyjątkowo jest fakt to, że oni są nacjonalistyczni, a ja jestem komunistyczny. Więc to może być wzgląd na to również. A poza tym ja robię suppressed subject. Na przykład jak od Austrii biorę surowce, to może im się to buntować. A czy zwiększać szansa wyzwolenia się i dlatego biorę suppressed subject. Ciekawe, czy jakbym wchłonął za to z tej, z tym rodzaju, za pomocą tej opcji państwo jakieś, to czy mi znowu wyskoczyło fate of this country i tak dalej, co ma się z nim stać. Tutaj... jak to ja teraz atak pokierować? No, tymi mógłbym wejść na przykład tu. Albo przynajmniej spróbować ich poprzepychać. Tu mógłbym postarać się zaatakować w ten sposób. Tutaj. Tutaj. I z wielu stron dzięki temu. No, wsparcie powietrzne mam, więc to nie jest problemem. Problemem jest zaopatrzenie. Które wygląda po prostu słabo, ale reaktory jednak bardziej kuszą do budowy, niż... bardziej się opłaca budować reaktory atomowe, niż dbać o żywność i zaopatrzenie żołnierzy na froncie. Takie socjalistyczne myślenie, jeżeli chodzi o front. Nas jest mnogo, nas nie pokonają. Czy jak tam... trochę inaczej to Stalin powiedział, ale ja to zapamiętałem w ten sposób i... pewnie powtarzam z błędem przez całe życie. Wielki błąd to jest, to moje życie jest w sumie. Tutaj zobaczmy, czy coś jest do badania. 45 w sumie już mamy, więc support equipment mógłby pójść lepszy. A tutaj leci cały czas badanie, tutaj cały czas badania lecą. Tutaj jest, są submariny, których sporo nie mam, więc może bym lepiej poszedł jednak na przykład w rekonesans. Żeby dywizje lepiej się biły dzięki temu. Tutaj widzę, że się wbiły na jakąś pustą prowincję prawdopodobnie. Więc te moje dywizje muszą się wycofać. Tu jeżeli moi atakują, to niech przestaną. Nie, to atakują sojusznicy. Kurczę, niestety tak szybko chyba ich nie zamknę tutaj. Szczególnie, że cały czas odbijają się spod tej prowincji. Spod stolicy. A jakby stolica została zajęta, to Arab State by już na pewno upadł. Wspomóżcie tutaj ofensywę i wspomóżcie ofensywę. Bym tutaj ogarnął front, tak. I już byliby bardziej tak ściśnięci. Wycofują się, ale czy ktoś tutaj idzie? Chyba teraz w końcu się jakaś dywizja ruszyła.
Chociaż rowerowa jest, więc to tak, więc taki plus. Czy oni chcą gdzieś uciec? Nie chcą, więc zostaną okrążeni. Liczę, że w końcu ich stolica zostanie zajęta. A, i teraz moi się wycofują. Nie atakować ich! Dumbfagas. Dumbfagot. W sumie ta defensywa może mieć sens teraz, bo myślałem, że ja zajmę ich do tego momentu. A teraz rzeczywiście to może się przydać. Zatakujmy ich tutaj, może się da radę. Jakieś tutaj wsparcie powietrzne w sumie by się przydało. Takie fightery, na przykład stówę bym wysłał, czy gdzieś stuwa tak złożona już z fighterów całkowicie. No nie, no dobra, to dośle tak. W sumie mam mało tych fighterów, bo biją się z Rosjanami. I closer support mógłbym wysłać. Za dużo. Świetnie. Closer support, mimo że ich nie produkuję. Chyba też za dużo, dokładnie. Mimo że ich nie produkuję, tam uzbierane dzięki podbojom na wrogach. Zróbmy tak, tak, cyk, cyk, cyk. I wysyłamy na Asian Minor, czyli na Azję Mniejszą. Czy tutaj ten Krym w końcu się połączy z frontem, czy nie? Na razie jeszcze nie. Ale trzymają ten Sewastopol, trzymają i trzymają. Teraz się bijcie. I płyniemy zająć się tutaj na Morzem Czarnym. From the wise words of Mussolini. Political power plus 50 i totalis do 85. Popularność skoczyła. Co jest wspaniałe. Nasza nacja jest wspaniała, wszystko jest wspaniałe tutaj. Poza zmniejszającym się manpowerem i infantry equipment na minus 100. Wszystko jest wspaniałe. Dodaj tutaj tak 10 fabryk. A, caps lock wcisnąłem zamiast shiftu. A w ogóle przekonałem się po tylu latach gry w Hoja, że ta ścieżka jest lepsza niż ta ścieżka. Jak przeskakiwałem z taktycznych bombowców dwójki na trójkę, to mi zmalała produkcja tylko 10%. Gdzie normalnie by mi zmalała o 80%. Arab State has capitulated. Świetnie. Teraz tylko trzeba ścisnąć tą prowincję jedną, gdzie tam dywizje się trzymają. Ogarnąć tę armię. I w sumie tutaj wygląda desant. Desantowali się w Bejrucie, na to przynajmniej wygląda. Gdzie jest reszta dywizji? Już ustawiona na froncie, lol. A nie wiem, czy opłaca się jeszcze gdzieś desantować. Jakieś desanty przygotowywać, może ewentualnie w Adanie, żeby ich odciągnąć jeszcze. Ponieważ myślę, żeby zrobić coś takiego, żebym ich tutaj odciągnął z tej, z tego marszałka. Podzielił tutaj na pół. Przydzielił, a nie, źle odciągnąłem. Dobra, was w sumie też bym odciągnął właśnie, bo wy jesteście na Krymie. Bo mam taki cel, by zrobić coś w tym stylu, w sumie New Commander mógłbym dać. Pascal Garibaldi. Cyk, usunąć wszystkie fronty. Tak. I ty jeszcze gdzieś masz front? Aha, ty. Ciebie też wyciągnę, bo wy jesteście na trzech różnych frontach. Ale zrobić coś takiego. I w taką linię ofensywną pójść. W ten sposób. Ale co z tego wyjdzie? A może już bez takiego... A, nie wiem, czy wy tutaj jesteście pod atak generała jakiś specjalny? Nie. A, i co się stanie? I tak dalej. Zobaczymy w kolejnym odcinku. Przewinę troszkę gry, nie za dużo, ale jednak troszkę, ponieważ no, będzie przepychanie głównie frontu i wyżynanie się nawzajem przez najbliższy okres. Dlatego do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!